Dobry wieczór Państwu. Myślę, że możemy zacząć. Witam wszystkich serdecznie na bodajże 12 spotkaniu z cyklu Chiny Nowa Potęga. W dniu dzisiejszym debata będzie poświęcona polityce wewnętrznej Chin. I do dzisiejszej dyskusji zaprosiliśmy wybitnych specjalistów od tego tematu, których myślę, że dla większości z Państwa nie trzeba dokładnie przedstawiać. Pana ambasadora Ksawerego Burskiego, wieloletniego dyplomatę, ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej, autora licznych publikacji poświęconych Chinom oraz pana profesora Bogdana Góralczyka, sinologa, również dyplomatę, autora niezwykle interesujących, wydanych w ostatnich latach książek poświęconych Chinom, również ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Tajlandii i dyplomatę w wielu innych krajach. Witamy serdecznie. Proponuję przywitać brawami. Ja się nazywam Artur Gradziuk i pracuję w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i będę miał przyjemność prowadzenia dzisiejszej debaty. Szanowni Państwo, pretekstem do wybrania takiego tematu dzisiejszego spotkania jest ostatnia sesja chińskiego parlamentu, ogólnochińskiego zgromadzenia przedstawicieli ludowych, która miała miejsce w tym miesiącu. I podczas takich corocznych sesji parlamentu podejmowane są kluczowe decyzje jakby nakreślające kierunki polityki wewnętrznej Chin na najbliższe lata. I to jest tylko pretekst, bo w zasadzie pewne takie wnioski co do kierunków polityki wewnętrznej Chińskiej Republiki Ludowej na najbliższe lata możemy wyciągać na podstawie ostatnich 2 lat rządów nowej generacji chińskich przywódców. Jakie to są wnioski? Jakie kluczowe decyzje zapadły na ostatniej sesji parlamentu chińskiego? Czego możemy się spodziewać? Jakie są priorytety polityki rządu? Myślę, że wiele z tych zagadnień zostanie podjętych podczas dzisiejszej dyskusji. Natomiast na początek chciałbym oddać głos panu profesorowi Krzysztofowi Gawlikowskiemu, żeby powiedział kilka słów wstępu do dzisiejszej dyskusji. Ja tylko chciałem podać 2 informacje. Pierwsza, że w kwietniu, czyli za miesiąc, w ostatni czwartek, będzie debata poświęcona polityce zagranicznej Chin. Także będziemy mieli kontynuację dzisiejszej debaty o polityce wewnętrznej, polityce zagranicznej. Rozmawialiśmy o tym mniej więcej rok temu. No, w ciągu tego roku świat się bardzo zmienił i w związku z tym zasługuje temat na bardziej szczegółowe omówienie. Druga rzecz, chciałem powiedzieć, że ukazał się tom 17 Azji Pacyfiku. Państwo śledzą to prawdopodobnie, choć pewnie nie wszyscy. Ten tom nosi pod tytuł Azja Wschodnia w Polsce, a Polska w Azji. I jest poświęcony różnym aspektom kulturowego współdziałania Polski z Azją, między innymi studium o sztukach walki azjatyckich w Polsce, o kuchni wietnamskiej w Polsce, no i o polonistyce w Chinach. Przypomnę, że poprzedni tom, 16, też był poświęcony stosunkom polsko-azjatyckim. Na następne spotkanie mam nadzieję, że obydwa tomy tu będziemy mieli dostępne na sali. Azja Pacyfiki jest generalnie do nabycia w księgarni Prusa naprzeciwko Uniwersytetu, także kto chciałby wcześniej się z tym zapoznać, to odsyłam do księgarni Prusa. To tyle gwoli informacji i oczywiście zapraszam na debatę za miesiąc, która będzie być może bardziej kontrowersyjna niż dzisiejsza. No, jeśli paneliści zapewniają, to należy im wierzyć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Profesorze.
W takim razie rozpocznijmy dzisiejszą debatę i właśnie chciałbym się zwrócić do naszych gości z zapytaniem, jakie kontrowersje wokół kierunków polityki wewnętrznej są obecnie dyskutowane, czy jest zgodność co do tego, w jakim kierunku powinny się Chiny rozwijać, czy jest zgodność co do tego, jakie powinny być priorytety, jakie są wyzwania, no i jakie możemy wnioski wyciągnąć na podstawie no, tych pierwszych dwóch czy dwóch i pół roku rządów nowej generacji chińskich przywódców. I jako pierwszego prosiłbym o zabranie głosu pana ambasadora Burskiego. Temat jest obszerny. Ja bym chciał zacząć od tego, że od tego, o czym wszyscy wiemy. Otóż Chiny po 35 latach reform wysunęły się pod względem gospodarczym na drugie miejsce w świecie. Wyprzedziły Stany Zjednoczone. Przepraszam, Japonię. Stany Zjednoczone jeszcze nie. Wyprzedziły Japonię. Przy czym są aktywne w kilku przez Chiny wspieranych bądź stworzonych instytucjach i organizacjach, takich jak dzisiejszy Bank Inwestycyjny w infrastrukturę Azji Południowej i Wschodniej, jak oczywiście grupa Szanghajska Organizacja Współpracy, gdzie odgrywają ważną rolę, jak BRICS, w którym przodują i nie tylko przodują, ale PKB Chin jest znacznie większe niż łączny PKB pozostałych państw BRICS. Otóż te swoje sukcesy, ja zawsze to podkreślam, Chiny zawdzięczają woli politycznej przywódców, którzy chcieli przeprowadzić reformy, ale zawdzięczają też szerokiej współpracy i zaangażowaniu środowisk ekonomicznych, ekonomistów chińskich i tych w Chińskiej Akademii Nauk Społecznych i tych w innych instytucjach badawczych i tych ekonomistów, którzy pracują na uniwersytetach i na uczelniach ekonomicznych w całych Chinach. Także ekonomistów pracujących w Instytucie Podległym Komisji Rozwoju i Reform, czyli dawnej Komisji Planowania. Ten instytut dokonuje jak gdyby odsiewu propozycji, jakie nadchodzą z innych placówek. Wszyscy chińscy ekonomiści spotykają się regularnie na ogólnokrajowych konferencjach. Wszyscy oni debatują, wszyscy nawzajem sobie podpowiadają różne pomysły, bądź też się nawzajem korygują i poprawiają i krytykują. Mam tu kilka książek zawierających takie wzajemne uwagi ekonomistów chińskich. 10 ekonomistów młodych krytykuje ekonomistów nieco starszych, to 2002 rok. Tutaj 2008 rok. Inni ekonomiści chińscy oceniają pierwsze 30 lat chińskich reform. Przy czym zwracają uwagę na pewne luki i niedociągnięcia w tych reformach w ciągu pierwszych 30 lat, czyli do 2008 roku. Między innymi, że nie podjęto tematu uwłaszczenia chłopów, że nie podjęto tematu reform struktur politycznych, że niewystarczająco podjęto temat rządów prawa. Te debaty toczą się bez przerwy. Znamy niektórych z tych ekonomistów bliżej, ponieważ niektórzy przyjeżdżali do Polski bądź mieli kontakty z polskimi naukowcami, z polskimi politykami. Jeden z ekonomistów jest członkiem Polskiej Akademii Nauk od lat 80. Profesor Liu Guoguang, dzisiaj już na emeryturze, był kiedyś wiceszefem Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. On wniósł spory wkład w początkowej fazie reform.
Potem jednak uznał, że reformy posunęły się za daleko. Na przykład, gdy idzie o komercjalizację służby zdrowia i szkolnictwa, czyli wprowadzenie opłat za naukę także w szkołach podstawowych i średnich i na wyższych uczelniach. Teraz te opłaty w szkołach podstawowych i średnich już zniesiono do 9 klasy, no ale od 9 do 12 i uczelnie są płatne, co oczywiście ogranicza dostęp do wiedzy. Niektórzy ekonomiści starszego pokolenia dzisiaj odgrywają już mniejszą rolę. Na czoło wysunęli się ekonomiści wykształceni po rewolucji kulturalnej i to tacy, którzy oprócz studiów w Chinach odbywali też studia w Stanach Zjednoczonych bądź w Europie Zachodniej. Wymienić tu trzeba profesora Lin Yifu, który przyjeżdżał do Polski, jest zaprzyjaźniony z profesorem Kołodką i podejmował nawet temat Polski w swoich wypowiedziach. Tu w tej książce pisze, że polskie reformy, że on je przejrzał i Polacy, to jest oczywiście 2008 rok, Polacy nie dokonali prywatyzacji wielkiego sektora państwowego. Że polskie reformy przebiegają najlepiej spośród Europy Środkowo-Wschodniej, ale brak prywatyzacji wielkiego sektora państwowego. Inny ekonomista zgłaszał wiele uwag do 10-12 lat temu do chińskich reform. Ocenił, że one są w czterech płaszczyznach nierówno mierne. On również spotykał się z polskimi politykami i spotykał się z polskimi ekonomistami w Chinach. Gao Chuanzhou. Ekonomiści wnieśli wielki wkład w chińskie reformy i powiedziałbym to dzięki nim te reformy mogły przebiegać dobrze. Aczkolwiek dzisiaj Chińczycy oceniają, że w tych reformach nie wszystko działo się tak, jakby zakładano i jakby sobie życzono. Pozwolę sobie zacytować, co powiedział premier na ostatniej sesji parlamentu. Ja może to przeczytam tak, jak to podała China Daily, bo pełny referat premiera ukazał się w chińskiej gazecie anglojęzycznej China Daily. Otóż premier powiedział tak. China's economic growth model remains inefficient. Our capacity for innovation is insufficient. Overcapacity is a pronounced problem and the foundation of agriculture is weak. Ja nie wiem, jak słuchając tych słów czuł się jego poprzednik na stanowisku premiera. Bo jest to niezwykle surowa ocena stanu chińskiego modelu i stanu reform. Te reformy przebiegały tak dobrze i na tyle się doszło do decentralizacji, że pewne sprawy wymknęły się spod kontroli. Każda prowincja budowała własne fabryki traktorów, własne wielkie huty, własne fabryki samochodów i tak dalej, i tak dalej. I stąd mamy nadprodukcję, mamy moce produkcyjne w 15 dziedzinach ponad potrzeby kraju. Te potrzeby się zmieniają, to o tym premier też mówi. Premier Li Keqiang o tym też mówi. W 15 dziedzinach mamy nadmiar mocy produkcyjnych. W przypadku stali jest to 200 milionów ton ponad potrzeby. W zeszłym roku Chiny wyeksportowały 100 milionów ton wyrobów stalowych i zdecydowały, że w ciągu 5 lat, obecnej pięciolatki, właściwie dłużej niż obecna, bo do 2017-2018 roku, zmniejszą moce produkcyjne przemysłu stalowego o 80 milionów ton.
bo zmieniły się też plany inwestycyjne w Chinach. Nie trzeba już budować tyle nowych autostrad i nowych kolei, bo już zbudowano sporo i właściwie w Chinach centralnych i zachodnich trzeba coś dobudować, ale nie trzeba na tak wielką skalę rozwijać infrastruktury jak dotychczas. Pewną nadzieję stwarza oczywiście koncepcja pasa gospodarczego wzdłuż ich szlaku jedwabnego. Ale zmiana i zmniejszenie o 80 milionów ton mocy produkcyjnych oznacza zmniejszenie importu rudy żelaznej z Australii, z Brazylii bądź z Indii, bądź jeszcze skądś. Przy czym chińskie huty tam kupowały już kopalnie. I dzisiaj już prasa chińska pisze, że niektóre huty sparzyły się na tym, że kupiły kopalnie rudy i tej rudy tak wiele nie będą potrzebować. Oczywiście ta redukcja mocy produkcyjnych to przede wszystkim eliminowanie przestarzałych technologii i to jest plus. Tak trzeba było robić może i wcześniej. Jest też sprawa nadmiaru produkcji w hutach aluminium. Jest też przemysł cementowy i przemysł stoczniowy. To te cztery gałęzie, które w tej chwili już odczuwają problemy nadmiaru i problemy wynikające z redukcji, bo jeżeli się zamyka hutę, czy zamyka się 10 cementowni, to trzeba dać ludziom pracę. Trzeba ich przekwalifikować. No i trzeba im na początek dać jakieś zapomogi i szukać dla nich nowego zatrudnienia. No i z tych hut nie będzie i z tych cementowni nie będzie wpływu do budżetu państwa. Więc to są problemy wielkie, trudne, problemy wykraczające poza dawne zamierzenia. I stąd najpierw prezydent, a potem premier powiedzieli, że Chiny wkroczyły w nowy stan normalny. Po chińsku to jest Xin Changtai. Changtai, czyli ciągły, długi stan zwyczajny. Ten nowy stan oznacza zmniejszenie tempa wzrostu, dynamiki wzrostu PKB na bieżący rok do około 7%, a ekonomiści przewidują, że po roku 2000 będzie to 5 do 6%. To i tak bardzo dużo. I miał rację premier Li Keqiang, gdy mówił w Davos, że 7% od obecnej podstawy chińskiej gospodarki to jest znacznie więcej niż 12% od podstawy, jaką ta gospodarka miała lat temu 8 czy 10. Także Chiny nadal są w fazie szybkiego rozwoju, ale już nie tak szaleńczego, jak to miało miejsce do tej pory. Pytanie, dlaczego Chiny muszą zmienić tempo wzrostu, tempo rozwoju. Jeden z ekonomistów, i to wybitny, bliski, bo pracujący dla tego resortu rozwoju i planowania, jako główną przyczynę wymienia stan środowiska. Nie możemy nadal w takim tempie niszczyć swojego środowiska. Musimy je teraz naprawiać. Ta naprawa będzie kosztować i ta naprawa będzie rzutować na tempo wzrostu, będzie ograniczać nasze możliwości rozwoju. Na dalszych miejscach wymienia oczywiście starzenie się społeczeństwa, ale wymienia też nadmierne zużycie surowców, w tym węgla, niską wydajność tej gospodarki do tej pory. Więc te obecne zmiany wydają się racjonalne, wydają się potrzebne, a nawet pilne, aczkolwiek będą to zmiany bardzo trudne, zwłaszcza dla lokalnych władz, którym się mówi, znajdźcie ludziom nową pracę, bo u was zamykamy ileś tam hut, czy ileś cementowni, czy stocznie jakieś. Jak z tego władze wybrną? No, stawiają na innowacyjność.
głoszą dalsze otwarcie Chin na świat, oczekują nowych, lepszych inwestycji z krajów rozwiniętych, ze Stanów. Jeden z ekonomistów powiada tak, w tej nowej rundzie reform potrzebne jest nam współdziałanie i wsparcie Stanów Zjednoczonych. Bez zrozumienia ze strony Stanów Zjednoczonych przeprowadzanie tej kolejnej rundy reform gospodarczych, bo ja wymieniłem tylko dwie, trzy sprawy, a tych tematów jest setka. Byłoby to trudne. Stąd Chiny oprócz zasięgania rad przez rząd własnych ekonomistów, oprócz konferencji z udziałem najwybitniejszych swoich fachowców, organizują co rok konferencje międzynarodowe i zapraszają ekonomistów z całego świata. Taka konferencja odbyła się w Pekinie teraz 21 do 23 bieżącego miesiąca. Ale to dotyczy już całej Azji. Natomiast ta konferencja w Pekinie dotyczyła tylko chińskiego rozwoju gospodarczego. Była tam szefowa Funduszu Walutowego, był chyba prezydent Carter, ale była cała plejada wybitnych zachodnich ekonomistów i dyrektorów największych firm. W sumie 700 osób, z tego 400 cudzoziemców. I premier i wicepremierzy chińscy pytali ich o opinię, co oni myślą i co oni by Chinom radzili. W jakim kierunku rozwijać gospodarkę, jak reformować, z czego korzystać. Jak widzicie Państwo, Chińczycy nie boją się pytać o radę największych fachowców z całego świata. Przypuszczam, że... To nie znaczy, że się posłuchają. No, ale to, że wysłuchują, to już jest duża rzecz. Problemy, przed jakimi stoją, są bardzo trudne i trzeba tę gospodarkę dokonać jej restrukturyzacji, znacznie większej niż to się o tym się publicznie mówi. Publikuje się na ten temat bardzo dużo książek i toczą się tam dość ostre debaty. I na górze, i niżej w środowiskach naukowych, i oczywiście w sferze biznesu, w sferze ludzi zarządzających gospodarką na bieżąco. Wielkie nadzieje wiąże się teraz z przejściem na etap rządów prawa, nowe ustawy, nowe zarządzenia, nowe metody, nowe pełnomocnictwa, kolejne decentralizacje i tak dalej. To wszystko powinno sprzyjać. To tyle na wstępie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze i teraz z podobnym pytaniem chciałbym się zwrócić do profesora Góralczyka. Jakie są priorytety na najbliższe lata, jakie są kontrowersje, ale też o jeszcze jedną rzecz chciałbym spytać, bo wiemy z historii, że chińscy przywódcy lubią posługiwać się pewnymi hasłami czy sloganami. Wiemy o takim haśle chińskie marzenie. Co to oznacza dla polityki wewnętrznej i jak rząd, partia zamierza realizować ten slogan, to hasło? Całe to misko jest. Ja też bibliotekę przyniosłem. Proszę Państwa, późno jest, ciemno jest, trzeba się ożywić. Wobec tego te 15 czy 20 minut będę tezował, za co z góry przepraszam, będę pewne rzeczy upraszczał, ale po to jest debata, żeby pewne rzeczy prostować. Dwie tezy wyjściowe, które są w Polsce nieznane, bo dla Polski Chiny to jest nadal kraj trzeciego świata, a nie druga gospodarka tego świata, niestety. Teza pierwsza, że ten rok 2015 jest ogromnym zakrętem dla Chin. To jest równie ważny rok jak 1978, kiedy Deng Xiaoping zaczynał reformy, albo 92, kiedy Chiny weszły w globalizację. I druga teza, że obecny przywódca Xi Jinping
wyrasta na trzeciego największego przywódcę Chin XX i XXI stulecia i bez względu już w tej chwili, co zrobi, czy jemu się uda, czy mu się nie uda, będzie wymieniany obok Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga. A czy mu się uda, czy się nie uda, postaram się teraz tezować. Pierwsza rzecz, cztery zaledwie książki, które pozwolą mi tezować i briefować. Pierwsza rzecz jest taka. My wiemy na Zachodzie, i dokucza nam to do dziś, że 2008 rok był kryzysem Zachodu. Ale nie wiemy, a tego dotyczyła w całości prawie wypowiedź mojego przedmówcy, że ten kryzys na Zachodzie wywołał bezprecedensową debatę wewnętrzną w Chinach. Ona jest wokół Zhongguomush, wokół modelu rozwojowego. Nigdy takiej nie było, nawet w czasie 57 roku z tych 100 kwiatów. I ta debata jest arcyciekawa. Jest to debata polityczna, jest to debata akademicka, jest to debata medialna i jest to przede wszystkim debata świadomościowo-kulturowa. Debatę wszczęła ta książka. Jest jej niezmiernie wiele wydań, ale właśnie odpowiedź, panie Arturze, na pańskie pytanie. Zhongguomen, chiński sen. Nie ma tu podtytułu, dzisiaj już są nowe wydania, to już jest Chinese Dream, czyli XX wiek American Dream, XXI wiek Chinese Dream. Pułkownik Liu Mingfu, dzisiaj już generał w Akademii Wojskowej, podtytuł książki mówi wszystko. Sytuacja strategiczna w Chin w poamerykańskim świecie. I kiedy Xi Jinping w listopadzie 2012 roku został szefem partii, ale jeszcze nie był głową państwa, bo czekał na kolejną sesję OZPL, parlamentu, tę zwyczajową w marcu, kiedy został również głową państwa. Pierwsze wystąpienie nowego zbiorowego cesarza, bo tak ja nazywam dzisiaj, nie używam pojęcia, jeśli nie muszę, komunistyczna partia Chin, tylko używam pojęcia partia władzy, a zbiorowy cesarz to jest stały komitet biura politycznego KCKPH, czyli poprzednio 9, teraz 7-osobowy. I kiedy Xi Jinping doszedł do władzy w listopadzie, ubrał wszystkich w te tak zwane, my mówimy, mundurki Mao, to tak naprawdę co są mundurki Chungshan, czyli Sun Yat-sena, i wybrali się na wystawę do Muzeum Narodowego, tego vis-a-vis na placu Tiananmen, vis-a-vis gmachu parlamentu, gdzie była wystawa poświęcona 100 latom Painianguoshi, czyli 100 lat narodowego poniżenia. I tam ogłosił hasło swojej jakby pierwszej kadencji, a może dwóch kadencji, że dla niego nie ma nic ważniejszego niż Zhongguomen, niż chiński sen. No to mnie się światełka zapaliły, mówię, ciekawe co z tego będzie. Natomiast ta debata była jaskrawa, nie była, ona jest. Kiedy pojedziecie teraz do Chin, do dużych miast, to wszędzie są banery, różne kolorowe przedstawienia, co dzieci, starcy myślą, jak wygląda chiński sen, a nawet była już dzisiaj zakończona kampania prawie rok. Wszystkie najwybitniejsze postaci sportu, kultury, piosenki wypowiadały się w ramach reklamy, co dla nich oznacza Zhongguomen. Ale myśmy początkowo nie wiedzieli. Deklaratywny chiński sen. W czasie tej debaty o chińskim modelu rozwojowym wyłoniła się w pewnym momencie, na pewno w 2011-2012, koncepcja drugiej reformy. TRC-Kajka. Druga reforma, że ta, która przyszła z Deng Xiaopingiem w 1978 roku, była skuteczna, przyniosła niebywałe sukcesy, ale przyniosła ze sobą też niebywałe zagrożenia. Jakie sukcesy?
Chiny w 2009 roku wyprzedzają Niemcy i stają się pierwszym eksporterem na globie. W 2010 wyprzedzają Japonię, stają się drugą gospodarką świata. W 2013 stają się największym państwem handlującym na globie. Chiny, które wchodziły do XXI stulecia w 2000 roku jako gospodarka szósta, jeszcze za Włochami, w ciągu kadencji Xi Jinpinga mogą wyprzedzić Stany Zjednoczone i nie są to kalkulacje chińskie, tylko międzynarodowe. I rzecz niebagatelna, na pierwszy bilion, czyli 1000 miliardów dolarów, Chiny pracowały do 2006 roku. Rezerw walutowych. Dzisiaj mają ponad 4 biliony, ponad 4 tysiące. Chińskie zasoby, rezerwy walutowe rosną w tempie minimum 50 miliardów miesięcznie dolarów, co oznacza, że w ciągu roku robią polskie PKB. I takiego stanu rzeczy nie da się na długą metę nigdzie utrzymać. To jest destabilizacja struktury światowej. Chińczycy to zrozumieli i w ramach tej debaty, to jest profesor Chi Fu Lin, też ośrodek niezmiernie ważny reform chińskich, wyspecyfikowano, co następuje. Poprzedni model rozwojowy opierał się na 6 filarach. Pierwsze, wzrost nade wszystko. 10 i więcej procent, nieważne skutki uboczne, nieważne side effects, nieważne koszty, ma być wzrost i państwo ma być silne. Dobrze. Każdy zadeklaruje, u nas podczas tej niemrawej obecnej kampanii prezydenckiej też każdy chętnie 10 i więcej procent zadeklaruje. Natomiast co zrobić, żeby ten wzrost osiągnąć? Eksport nade wszystko. W 90-tych latach Chiny zamieniły się ten w World Workshop i produkowały wszystko, co się da. OK? Też dobrze, też można zadeklarować, ale gdzie jest oliwa, żeby ten mechanizm, ten eksport działał. Zaprzężono do niewolniczej wręcz pracy blisko 900 milionów chińskich chłopów. I świątek, piątek i niedziela bez żadnych tam 35-godzinnych tygodni pracy, nie mówiąc o wakacjach, nie mówiąc o weekendach, zaprzężono. I to dawało efekty. I do tego dwa jeszcze, te trzy elementy i jeszcze dwa. Jak wszędzie w fazie szybkiego wzrostu, prawie 50% PKB na akumulację, a więc na nowe inwestycje, na infrastrukturę i po 92 roku, ale nie wcześniej, kiedy Deng Xiaoping zmienił strategię i włączył Chiny w globalizację, my, Zachód, głównie wielkie firmy, kiedy Chiny, miliardowy rynek się otworzył, to wszystkie firmy wielkie tam poszły. No i myśmy też Chiny budowali. FDI zewnętrzne do Chin przekroczyło też 1 bilion dolarów, czyli 1000 miliardów łącznie zebrano. Czyli myśmy też mocno się do tego przyłożyli. I teraz wszystko wydawało się jest pięknie. Na dodatek załamał się Washington konsensus, więc Zachód jakby cofa się, w tym Stany Zjednoczone. Chiny poczuły się triumfalistyczne, chiński sen, ale zrozumiano, że jest druga strona tego medalu. Tego, co Chi Fu Lin, ten od drugiej reformy, definiuje, że ten pierwszy etap to był etap przetrwania. A teraz trzeba przejść do etapu konsolidacji, on to nazywa. Etap konsolidacji oznacza, zmieniamy model rozwojowy. Zamiast poprzedniego zaproponował 5 następujących filarów. Zamiast wzrost nade wszystko, zrównoważony rozwój. Stąd zrównoważony rozwój nigdy nie będzie więcej niż 7% PKB wzrostu, bo poprzednio celem nadrzędnym było państwo, żeby było silne. A teraz zwracamy się po raz pierwszy w czasie reform ku obywatelowi. Nie dlatego, że nam się obywatel podoba albo go kochamy, tylko się obywatela boimy, że nas z siodełka wysadzi i nam
mandat niebios odbierze. I zamiast obok zrównoważonego rozwoju, zamiast tej siły napędowej, jaką był eksport, Chiny tanie się skończyły, rynki zawirowały się światowe, nie eksport ma być siłą napędową, a wewnętrzna konsumpcja, rynek wewnętrzny. Okej, pięknie, ale chcąc mieć rynek wewnętrzny i konsumpcję, to trzeba zbudować konsumenta. Czyli mówią Xiao Han Shouhui. Społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, tłumacząc na nasz, klasa średnia. Trzeba zbudować konsumenta, żeby on, i chcąc to zrobić, trzeba zbudować tam miliardy dolarów z tych nadwyżek i z tego poprzedniego wzrostu. Ale to nie koniec. Do tego dodają jeszcze dwa elementy, jakże ważne. Czwarty filar tego nowego modelu to jest bowiem zielona, a nawet bezwęglowa gospodarka. Mówił o tym ambasador Burski, nie będę w to wchodził. Taka energochłonność i takie zanieczyszczenie środowiska, że dalej się nie dało tak żyć i groziło wybuchem społecznym. I wreszcie piąte, najciekawsze, godne debaty na tej sali, bo tu są fachowcy i ludzie znający tamten region i Chiny szczególnie, że Chiny mają być innowacyjną gospodarką i innowacyjnym społeczeństwem. Jak zbudować innowacyjne społeczeństwo, gdzie wszyscy uczą się na pamięć, wszystkiego wkuwają, gdzie nigdy nie było tego, co byśmy nazwali otwartym umysłem? To jest dopiero pytanie. Ale ponieważ patrzę na czas i obiecałem między 15 a 20 minut, to przechodzę do trzeciej książki. Profesor Cheng Yun-Nien. Znowu po chińsku, ostatnia będzie po polsku, nie martwcie się państwo, pocieszę was. Cheng Yun-Nien, urodzony w 1962 roku w HRL, od 15 już ponad lat wykłada non-stop w Singapurze, ale wydaje najlepsze książki po chińsku i w Chinach, w mainlandzie. I najważniejsza moim zdaniem jest ta z 2012 roku, Kaike Sampuzo, czyli reforma w trzech etapach, trzech krokach. I to jest absolutnie kluczowa, bo ona pokazuje, co Chiny chcą, ku czemu zmierzają, jakie są ich założenia. Pierwszy etap 1978-2010-2012, budowa silnego państwa, reforma ekonomiczna. W 2012-2013, a na pewno w 2015 obecnym, rozpoczynamy drugi etap. Cała wypowiedź, jak się to wszystko zna, to wypowiedź, którą cytował, czy też referat pracy rządu doroczny premiera Li Keqianga, jest absolutnie zrozumiały. Drugi etap to jest reforma społeczna, czyli budowa konsumenta, klasy średniej, zmiany świadomościowe, odbudowa hukou, wreszcie włączenie i danie praw obywatelskim milionom tych chłopów, którzy bez żadnej siatki świadczeń socjalnych pracowali na wielkich budowach. To jest niesamowita reforma, niesamowicie kosztowna i dlatego mówię, to jest najciekawszy zakręt od 1978 roku. Ale to nie koniec. Jest jeszcze czwarta książka i na szczęście dla państwa po polsku. Świeżo wydana. Dwóch autorów, Chińczyków, wydawnictwo Czarne, a tytuł jest Uderzenie w czarne. Pan ambasador Burski, w mojej ocenie, mimo że mam słynnego brata, nie wolno nigdy atakować, ale jego nie ma, to go zaatakuje. Najlepiej znający język chiński w Polsce, co mogę potwierdzić i pokazać, wie, co to znaczy Heizhoutang, czyli uderzenie w mafię tak naprawdę. Uderzenie w czern to jest nic innego jak uderzenie w mafię. Ta książka właśnie wyszła. To jest książka napisana przez dwóch Chińczyków. Jednego na Tajwanie, drugiego urodzonego na mainlandzie, ale mieszkającego w Chicago. I proszę państwa, nie było lepszej książki o Chinach ostatnio wydanej, abstrahując, że Artur Gradziuk chwalił niektóre moje. Ale naprawdę takiej wewnętrznej i
wiwisekcji nigdy nie mieliśmy. Pokazuje ta książka jedno, że Chiny są autorytarną nadal dyktaturą. Nie są już totalitarnym państwem w 100%, trzeba to wytępiać z naszej świadomości. Ale z nowymi technologiami sobie nie radzą. Ci autorzy bezustannie powołują się na Weibo, na odmianę chińską Twittera, powołują się na różne strony internetowe, docierają incognito, a książka dotyczy słynnej sprawy 2,5 roku temu, afery Posilaja. No dobrze, sprawa niby zamknięta, afera była, Posilaj siedzi, Kukajlaj, jego żona jeszcze dłużej posiedzi i wszystko niby byłoby prawdziwe, nieprawda. Panie Arturze, zmierzam do konkluzji. Xi Jinping, teza jest, że tej klasy polityk, a nawet wizjoner, przed tą sesją OZPL, o którą pan pyta, miał dwa wielkie wystąpienia. Jedno w listopadzie i ono będzie, rozumiem, przedmiotem, bo tak zapowiedział pan profesor Gawlikowski, przedmiotem głębszej analizy za miesiąc, gdzie sformułował nową strategię zewnętrzną państwa, bo mamy do czynienia z nową strategią zewnętrzną Chin. Niezmiernie ciekawą, nie wchodzę w to. Ale nie mogę nie wspomnieć o tym, bo podstawą tej strategii zewnętrznej jest sukces reform wewnętrznych. Ta zmiana, którą próbuję państwu zarysować. Bez tego nic się nie uda. Natomiast on postawił tam, to był 29 listopada ubiegłego roku, dwa zadania na stulecie. Czysta chińszczyzna. Jakie stulecie? Ale jak się wczytać, 1 lipca 2021 jest stuletnia rocznica Chińskiej Partii Komunistycznej. I co, jakie zadania są? Aha, wraca nam nagle chiński sen, że pierwsze ma być zbudowane Xiao Kan Shehui, czyli społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu i na ten cel, proszę państwa, poświęcono, wracając do wcześniejszej idei Jiang Zemina jeszcze z 2001 roku, że w okresie 2012-2020 każdy obywatel Chin, jego dochody per capita wzrosną o 100%. Też jest kosztowne. A więc budowa konsumenta. I drugi chiński sen i nagle ten sen wypełnił się treścią. Połączono go jak w magicznej kuli z drugim zawołaniem Chunhua Mincu Wei Tafuxing, czyli wielki renesans czy wielka odnowa chińskiego narodu. Czyli do 2021 roku ma być odnowienie narodu i w tym oczywiście pokojowe zjednoczenie z Tajwanem. I ostatnia rzecz, drugie wystąpienie po tym 29 listopada było na 3 dni przed sesją parlamentu, kiedy Xi Jinping, nikt tego u nas nie zauważył, bo wiecie, czym my się zajmujemy, ogórkami i takimi innymi rzeczami. Xi Jinping ogłosił nową ideologię państwa i nazwał ją krótko Sige Chuangming. To Chuangming przetłumaczono jako Four Comprehensives. Za cholerę nie wiadomo, o co chodzi. Ale spróbuję przetłumaczyć z polskiego na nasz. To są 4 całościowe, pełne reformy. Pierwsza reforma, już wiemy, Xiao Kan Shehui. Warunek sine qua non wszystkich innych. Druga reforma, Chuang Kaike. To, co państwu zarysowałem, ta zmiana modelu rozwojowego. Przełożenie wajchy z tamtego modelu na nowy. Trzeci, wspomniał mimochodem pan ambasador Burski na ten temat, państwo prawa. Zaczynają mówić państwo prawa, ale złapali nas na haczyk. Znowu nas podpuszczają. To nie jest sensu stricte państwo prawa, to jest ifa czy kło, jak państwo się dokładnie, a ja to badałem, to jest rule by law, nie rule of law. A rule by law to jest zbiorowy cesarz nadaje prawa, a my macie wykonywać. A jak nie, to było jeszcze takie śmieszne, poprzednio było Hesie Szechły, harmonijne społeczeństwo. Jak się nie będziesz nieposłuszny, to cię zharmonizujemy.
I czwarta rzecz i ostatnia, i to jest zamknięcie do tej książki, dyscyplina partyjna i niebywała zupełnie kampania antykorupcyjna. Proszę Państwa, nawet Mao Tse-tung nie ruszył chińskiego Beri Kangshenga. Natomiast nas czeka w najbliższych dniach jeszcze większy proces niż Po Silaja, Chou Yung-kanga, jednego z bohaterów tej książki, nie będę Wam odbierał przyjemności lektury, który rozporządzał budżetem bezpieki, odpowiadał w poprzednim zbiorowym cesarzu za wszystkie służby jawne, tajne i mundurowe. I miał większy budżet niż chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza. I poczytajcie sobie trochę na internecie, co mu z domu teraz wyciągnęli. Jak wyglądają chińscy komuniści. Gdyby to był jeden Chou Yung-kang, może nie byłoby mowy. Ale proszę Państwa, w dniu otwarcia sesji OZPL ogłasza się, że aresztuje się 16 generałów, w tym dotychczasowego szefa logistyki Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej i szefa wywiadu zagranicznego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. A na dodatek aresztuje się Lin Chihua, z szefa sekretariatu poprzedniego Genseka i przewodniczącego Hu Xintao. A jeden wziął i w czasie Xu Caihou, 71-letni szef armii, wziął i zmarł. Nie doczekał procesu. Proszę Państwa, to jest naruszenie tylu interesów i tak potężnych, że ja z nikim z Państwa się nie założę, czy Xi Jinpingowi się uda. Może się u nas jest ładne powiedzenie, jedzie po bandzie. I jedzie po bandzie. Jeśli mu się nie uda, to się wywróci, ale będzie w panteonie jako ten, który próbował. Ale jeśli mu się uda, to chiński sen będzie spełniony. A co jest chińskim snem, już Państwu powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję Panie Profesorze, dziękuję Panie Ambasadorze. W tych wystąpieniach wprowadzających usłyszeliśmy bardzo dużo wątków, bardzo wiele priorytetów. Wysuwa się taki wniosek, że przede wszystkim gospodarka, ale nie tylko gospodarka. Ja też mam takie, powiedzmy, mieszane wrażenia, bo z jednej strony, jak twierdzi pan ambasador Burski, w Chinach trwa ożywiona debata na temat tego, co zmieniać, jak zmieniać, a z drugiej strony mamy pewne instrukcje z góry. Jak to pogodzić? Pan profesor Góralczyk też poruszył właśnie tę kontrowersyjną kwestię walki z korupcją. Myślę, że podczas naszej debaty będziemy mogli nieco więcej na ten temat powiedzieć i ten czas, który nam pozostał, prawie godzina, to będzie poświęcony tym zagadnieniom, które Państwa najbardziej interesują. I ja chciałbym rozpocząć może tę debatę takimi pierwszymi pytaniami ode mnie. Mianowicie pierwsze pytanie jest takie. Mamy już 2 lata, 2,5 roku, odkąd Xi Jinping jest na czele partii, na czele władzy chińskiej. Czy Xi Jinping czymś Państwa zaskoczył? Czy spełnił Państwa... Właśnie, ale czy to jest zaskoczenie? Czy powiedzmy na podstawie tego, co mówił, jak się zachowywał, będąc wiceprezydentem, mogliśmy oczekiwać tego typu polityki, czy nie? Panie ambasadorze, może. Znaczy, pewne rzeczy, o których on teraz mówi, na przykład o wielkim renesansie chińskiego narodu, chińskiej nacji, mówiono już pod koniec rządów Jiang Zemina. W 2002 roku, w 2001 roku po raz pierwszy pojawiło się hasło Wielki renesans chińskiej nacji. Dzisiaj on to oczywiście do tego dodał chiński sen, chińskie marzenie i chce to wypełnić jakąś dalszą, nową treścią. Kiedy ja pytałem chińskich profesorów, co oni rozumieją przez chiński renesans, to w 2001-2002 roku nikt nie potrafił odpowiedzieć. Powiedzieli, że nie ma jeszcze oficjalnej interpretacji. Nie wiemy, czy idzie o renesans do dynastii Qing, czy o renesans do dynastii Tang. Po prostu
Dopiero teraz nadano wyjaśnienie temu hasłu. No, trzeba powiedzieć, że jest jeszcze jeden element w tej obecnej reformie i w tych obecnych planach. Otóż jest to wielki nacisk na rozwój, na prezentację chińskiej cywilizacji za granicą. Na pokazanie chińskiej soft power, chińskiej miękkiej siły w postaci chińskiej kultury, chińskiej sztuki, także chińskiej nauki. Jest to nacisk na chińskie think tanki, które otrzymały nowe zadanie, aby nie tylko współpracować z zagranicznymi think tankami, ale oddziaływać na nie, aby pełnić rolę instytucji nadających ton i kierunki światowego myślenia. Także ta kulturalna ekspansja i ta budowa soft power no, będzie odczuwana przez wszystkich, może u nas mniej, bardziej myślę, że w krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej, no i w Azji w otoczeniu Chin. Na pewno odczują to Japończycy, którzy zresztą zapożyczyli od Chińczyków pismo i nie tylko. Odczują to Wietnamczycy, Korea, cała Azja Południowo-Wschodnia. Czy się to wszystko Xi Jinpingowi uda? Rzeczywiście naruszył interesy tylu warstw i grup, że będzie napotykać na trudności i przeszkody. Przypuszczam, że w okresie, kiedy był wiceprezydentem, poprzednie 5 lat, wykorzystał na budowę swojej bazy, swojego oparcia, że ma zespół ludzi, którzy dla niego pracują, że jego zaplecze intelektualne jest dobre. Widać kilku ludzi, którzy cały czas tam są i kształtują jego wizję i nie tylko jego, ale i koncepcję roli i miejsca Chin i w Azji, i w świecie. Ilu ekonomistów, jacy ekonomiści dzisiaj są najbliżsi jemu? No, nie potrafię powiedzieć, to trzeba siedzieć w Pekinie i na co dzień śledzić całą chińską prasę ekonomiczną. No na pewno jest tam, choćby Huang Gang jest znany, tak. Jest znany z tego, że jego wcześniejsze propozycje były przyjmowane, bo były racjonalne. A jest to stosunkowo młody człowiek, bo wykształcony też spędził 6 czy 7 lat na wsi, tak jak i Xi Jinping w czasie rewolucji kulturalnej. Sądzę, że moim zdaniem największym zagrożeniem dla Chin dzisiaj jest stan środowiska, jest zanieczyszczenie środowiska. Jest pytanie, kiedy naród się zbuntuje, kiedy naród zacznie protestować. Do tej pory świadomość zanieczyszczenia w społeczeństwie nie była wielka. To znaczy tu i ówdzie były drobne protesty, tu i ówdzie było troszkę szumu. Film, jaki zrobiła dziennikarka telewizyjna, jaki ukazał się w chińskim internecie, króciutki, 10-minutowy, ale z komentarzem ukazujący fatalny stan zanieczyszczenia, smogi nad wielkimi ośrodkami miejskimi. Ten film zyskał aprobatę, ponieważ ona go robiła jak gdyby na zamówienie pana tego byłego amerykańskiego wiceprezydenta czy kandydata na wiceprezydenta. Uzyskał aprobatę władzy i był w internecie przez tydzień, po czym go wycofano. Bo film nagle uświadomił społeczeństwu, jak jest źle. A jest źle nie tylko w powietrzu, jest źle także w wodzie i w glebie.
jest kilka milionów hektarów chińskiej ziemi, która się nie nadaje do uprawy. Do uprawy roślin. Można posadzić drzewa, ale nie można tam siać ryżu ani kukurydzy. Mnie uderzyło w wystąpieniu premiera jeszcze jedno. W ogóle całe wystąpienie jest bardzo długie, a tuż po nim występował przewodniczący Komisji Rozwoju i Reform z równie długim wystąpieniem, z równie długimi wyliczeniami. Te obszerne przemówienia świadczą o tym, że w Chinach nadal panuje mentalność jak w dawnym państwie socjalistycznym, każdym innym, jak w Związku Radzieckim. Znaczy premier musi mówić dużo i musi mówić o wszystkim. I kolejni ministrowie muszą mówić równie obszernie, równie szczegółowo o wszystkim. Czyli ta gospodarka niby już rynkowa, czy w połowie rynkowa i niby wciąż z głosami, że musimy odstąpić od teorii Keynesa, nadal jest sterowana, nadal ustala rząd, co trzeba zrobić i jak to robić. Być może jest to ostatni etap takiego sterowania, być może. Ale absolutnie zaskakującym było stwierdzenie premiera, że liczymy na plony zbóż. W Chinach liczą się trzy zboża, ryż, pszenica i kukurydza. W wysokości 55 milionów ton. W zeszłym roku osiągnięto 607 milionów i chwalono się, że jest to 11 z rzędu rok wzrostu plonów w rolnictwie. I nagle premier mówi, że schodzimy do 550 milionów. Tego ja nie mogę zrozumieć. Trzeba pojechać do Chin i popytać gospodarzy, w czym rzecz. I jednocześnie mówi, że rolnictwo jest, ma podstawy delikatne. Czyli w tym rolnictwie, w tym zagrożeniu ekologicznym jest jakiś dodatkowy problem. Czy oni sobie z tym poradzą, jak sobie poradzą, nie wiem. Swego czasu chcieli na Ukrainie wynająć 3 miliony hektarów. No, Ukraina jest w stanie wojny i Chińczycy tam tej ziemi nie będą uprawiać. Gdzie jeszcze? No, oczywiście Kazachstan ma dużo dobrej ziemi. Mongolia ma dużo dobrej ziemi. Ale jednocześnie wiemy, że zamożni Chińczycy, których na to stać, starają się jechać do krajów o lepszym środowisku, z lepszą wodą do picia, z mniej zatrutym powietrzem. Więc musimy brać także pod uwagę to, że ten stan środowiska chińskiego ma jakiś wpływ na procesy ludnościowe i na ruchy ludności i wewnątrz Chin, i poza Chinami. Dziękuję bardzo. Dobrze. Panie profesorze, właśnie to wiele aspektów pan wymienił. Co najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o politykę Chin? Odwaga, że ruszył bezpiekę i że ruszył armię. Nikt tego się nie spodziewał, z zewnątrz przynajmniej. I trudno powiedzieć, czym to się zakończy. Natomiast obraz, jaki się wyłania, jest dosyć sprzeczny, dlatego bym nie przesądzał. Ja polecam Państwu uwagę na coś, co oczywiście umknęło w Polsce uwadze, ale to nawet chyba nie ma co się znęcać. Tuż przed sesją OZPL, tą ostatnią, odezwał się niejaki Dawid Szambou. Niedawno na uniwersytetach amerykańskich przeprowadzono sondaż na kampusach, kto jest najbardziej znaczącą osobą opiniotwórczą w Stanach Zjednoczonych o Chinach. W cuglach wygrał oczywiście Henry Kissinger, ale drugą najbardziej wpływową osobą jest David Shambaugh, który napisał wiele cennych, ostatnia z 2013 roku, China Goes Global, The Partial Power, że Chiny są połowicznym mocarstwem. Polecam tę książkę bardzo gorąco. Nie wiem, już nasze stoisko się zwinęło, ale tej książki akurat tam nie widziałem. Natomiast on się odezwał i zawsze był wyważony, a teraz powiedział, że dni Komunistycznej Partii Chin są policzone. I wywołał niesamowitą debatę, którą łatwo prześledzić w internecie, którą bardzo gorąco polecam, bo ona
włączyła chińską diasporę, włączyła Tajwańczyków, Hongkong i tak dalej. To jest bardzo ciekawe i dużo mówi i dotyczy naszego bezpośredniego tematu. Natomiast inne rzeczy mnie nie zaskoczyły, bo Xi Jinping, chcąc przetrwać i mając swój chiński sen, on pewne rzeczy musiał się za to wziąć, czy mu się to podoba, czy nie. Proszę Państwa, są badania przeprowadzone i precyzyjnie są wskazane dwie główne przyczyny tego, co Chińczycy nazywają niepokojami społecznymi. Jedna, tak jak mówi ambasador Burski, to zanieczyszczenie środowiska. Druga to wywłaszczenie z ziemi, wyrzucanie ludzi z domów i wywłaszczenie z ziemi. Bo niby ziemię można już na podstawie uregulowań prawnych z 2004 roku przekazywać z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna. Można ją sprzedawać po cenach rynkowych, ale zawsze jest klauzula, że jest to dzierżawa na 99 lat. Jeżeli przyjdzie deweloper i spodoba mu się, że przez moją działkę ma przejść autostrada albo szybka kolej, to przyniesie ten papier i powie: uciekaj stąd, wiecie, że są mocniejsze słowa. I tak to wygląda. Więc jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, to zbadałem jeden aspekt. Pamiętacie Państwo styczeń 2013 roku, potem się to jeszcze powtórzyło, smog nad Pekinem przez 6 tygodni. Ja to badałem. Zanieczyszczenie powietrza bada się według standardów Światowej Organizacji Zdrowia w miligramach na metr sześcienny. Jak jest 50 mg, to jest już zanieczyszczenie. Jeśli jest 100 mg, to jest skażenie. Jeśli jest 300 mg na metr sześcienny, to się dzieci do przedszkola nie wysyła, a ludziom dorosłym zakłada tampony. Mikro, dobrze. I jeśli jest, natomiast w Chinach wtedy było ponad 900 przez 6 tygodni. I co zrobiła ambasada amerykańska? Wystawiła w oknie miernik, tak że można byłoby oglądać to idąc ulicą. I tego się już nie dało ukryć. I to był szok dla władz w Pekinie. Tym bardziej, że dwukrotnie zastosowały ten sam zabieg i poskutkował. Podczas olimpiady w Pekinie i ostatnio w listopadzie podczas szczytu APEC. Kazali zamknąć część produkcji. Połowie kierowców z numerami parzystymi, tego dnia nie jeździć, z nieparzystymi, tego dnia nie jeździć. I nagle nad Pekinem, jak za młodości ambasadora Burskiego, kiedy tam studiował, błękitne niebo. A tak zawsze ściera, a tak zawsze ściera. Wobec tego nie ma już w tej chwili odwrotu i pełna jest tego świadomość. I ciekawostka i bardzo ważna rzecz, przesłanie dla nas. W Chinach oczywiście w naszym rozumieniu nie ma NGO-sów, ale te organizacje, które działają na rzecz ochrony środowiska, po raz pierwszy nie są sekowane. To znaczy nie wsadza się, nie zatrzymuje i tak dalej. Kto się Chinami zawodowo zajmuje, to wie, że jest takie międzynarodowe już od kilkunastu lat badanie na temat popularności rządzących przez organizację Pew przy Georgetown University. Zajrzałem przed przyjściem dzisiaj. Ostatnie notowanie sprzed 3 miesięcy, 87% poparcia dla chińskich władz. Amerykanie, nie Chińczycy. Porównajmy to, już nie będę się znęcał nad Grecją czy Hiszpanią. To daje do myślenia, ale to wcale nie oznacza, że ci władcy, już zmierzam do konkluzji, że ci władcy mogą spać spokojnie. Jeśli premier Li Keqiang w tym wystąpieniu, które cytował ambasador Burski, ja radzę przeczytać, ono jest biurokratycznym językiem, ono jest taką sprawozdawczością księgowego, ale stawia tezę, której nikt nie postawił wcześniej, że przed Chinami są bariery strukturalne i instytucjonalne. To co jeszcze można powiedzieć? Tylko dodać barierę mentalną i mamy wszystko, bo dla mnie największą jest właśnie bariera mentalna. Bo najpierw był totalitaryzm Mao Tse-tunga polityczny, potem był totalitaryzm pieniądza, a teraz się znowu zwrotnicę zwraca w ciągu jednego czy dwóch pokoleń. Tego nikt, nawet Chińczyk, nie przerobi. I w związku z tym to są wielkie znaki zapytania. Natomiast ci władcy, Xi Jinping, czym zaskoczył? Że się robi coraz bardziej autorytarny.
to tak a propos Lee Kuan Yew, który odszedł, to Lee Kuan Yew to liberalny w ogóle ptaszek przy Xi Jinpingu, który wyrasta na coraz większego autokratę, bo musi, dokonując takiego zwrotu, czy nie może nie być, właśnie to jest pytanie pod debatę. Dziękuję bardzo. Jeszcze może jedno z mojej strony krótkie pytanie a propos tej walki z korupcją. Czy tutaj możemy mówić o pewnej selektywności? Czy są osoby nie do ruszenia, czy po prostu jest to walka z przeciwnikami politycznymi? Bo chciałbym tutaj przypomnieć jedną z głośnych spraw, mianowicie artykuł w jednej z zachodnich gazet 2-3 lata temu na temat majątku rodziny byłego premiera Wenjia Bao. I pewnie liczył na 2,8 miliarda dolarów. I podejrzewam, ponieważ jak słyszałem opinię, Komunistyczna Partia Chin to jest największa korporacja na świecie, bo tam się najwięcej zarabia. Pewnie takich osób z takim majątkiem w biurze politycznym, to każdy pewnie ma taki majątek. Zhou Yongkang i cała rodzina 26 miliardów. Więc pytanie jest takie, jak daleko może ta walka z korupcją pójść i czy rzeczywiście to jest element zdobywania wpływów w partii i czy mamy do czynienia z pewną selekcją? Dużo mówiłem poprzednio, jednym zdaniem i dam ambasadorowi Wolskiemu. Myślę, że lepiej zna chińską korupcję od podszewki, bez podtekstów. Jedno zdanie jest takie, że w tej debacie wokół Davida Shambou pojawia się pojęcie soft purge, czyli po prostu delikatnie robiona, ale brutalna czystka, czyli czyści się przeciwników politycznych. Panie ambasadorze. Znaczy opinie zachodnie są takie, że właściwie ludzi z Hongkongu i może i z Tajwanu, że ta walka z korupcją jest dosyć wybiórcza. No ale zawsze tak było wszędzie na świecie. Inaczej sami siebie musieli brać. Nie, wśród Chińczyków są też ludzie, których bardzo się chwali. Chwali się byłego premiera Zhu Rongji. Mówi się, że jest czysty jak kryształ. Także myślę, że to jest temat do dalszych badań. Zobaczymy, kto jeszcze tam wypadnie, kto jeszcze zostanie usunięty i jakie, bo mówi się, wymienia się parę innych wielkich nazwisk z poprzednich okresów. Czy ich to dotknie i w jaki sposób. Na pewno ta fala korupcji przysparza mu popularności, walka z korupcją przysparza mu popularności w społeczeństwie. No i jednocześnie powoduje dużą niepewność. Rok temu, kiedy tam miałem okazję z kimś rozmawiać, także z cudzoziemcami, mówiono mi, że sporo osób po prostu przenosi się za granicę. Ale dzisiaj tych z zagranicy też się ściąga do kraju. Jeżeli są dowody na ich korupcyjne działania, to nawet tego z Kanady, największego skorumpowanego aferzystę, ściągnięto. Niemal co drugi dzień telewizja chińska pokazuje, że właśnie policja sprowadza w kajdankach z samolotu kolejną osobę sprowadzoną z Włoch, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii. Więc ta walka z korupcją ma szeroki zasięg w tej chwili. Ale jak się dalej potoczy, trudno powiedzieć. Przypuszczam, że takich skorumpowanych jeszcze tam paru jest do usunięcia. Na pewno jest to sprawa dla Xi Jinpinga dzisiaj już i łatwa, i niełatwa, bo nie może tego zatrzymać i nie wiadomo, jak długo można to kontynuować i ilu jeszcze sobie przysporzyć przeciwników, ilu jeszcze grupom interesów się narazić. Dobrze, to dziękuję. To teraz chciałbym Państwa zaprosić do zabrania głosu. Tutaj już zostało podjętych wiele wątków, ale podejrzewam, że wciąż jest wiele pytań, dlatego zapraszam do
komentowania i zadawania pytań. Proszę, może pan profesor jako gospodarz też. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania. Pytanie pierwsze dotyczy jakby tej warstwy ideologicznej zmiany w społeczeństwie. No wiadomo, że Chiny stały się wielkim mocarstwem gospodarczym. Jak wielkie mocarstwo, musi być pewna ideologia spajająca. No z reguły jest to religia. W Chinach właściwie takiej religii nie ma. Taoizm nie bardzo przystaje. Komunistyczna poprzednia też nie bardzo się do tego nadaje. Mam wrażenie, że w Chinach jest debata, co zrobić, żeby ta ideologia, to co spaja Chiny, które zawsze były bardzo fragmentaryczne, żeby to jakoś ubrać w pewną taką zorganizowaną ideologię. Ponadto, ponieważ jest to wielkie mocarstwo światowe, ta ideologia jeszcze musi jakby na zewnątrz dać się przenieść, żeby nie wzbudzała zaniepokojenia i była zrozumiała. I mam wrażenie, że to, co tam się dzieje, czyli jakiś rodzaj społecznej gospodarki rynkowej, ono jest dosyć bliskie jakby nauczaniu papieskiemu, to co jest w encyklikach. I mam wrażenie, że tutaj następuje jakby takie trochę ideologiczne zbliżenie między tym, co papież głosi i tym, co się dzieje w praktyce, w życiu w Chinach, czyli to, co my nazywamy społeczna gospodarka rynkowa. To jest pierwsze, czy to rzeczywiście w wewnętrznych dyskusjach gdzieś się pojawia, jakieś nawiązanie, analiza do tych encyklik papieskich, które było kilkanaście tego dotyczących. Drugie pytanie dotyczy tego stworzenia społeczeństwa, które się będzie poświęcało tworzenia postępu naukowo-technicznego. Tam zdaje się taki plan mają, że do 2050 roku ma stać się pierwszą taką potęgą, bo jest ten bliższy do 20 roku, no ale docelowo chyba do 2050 roku, żeby właśnie tą swoją przewagę przenieść z wytwórczości na badania naukowo-techniczne. Czy są jakieś bliższe plany, które rozpisują to, co do 2050 roku rzeczywiście mają osiągnąć tą przewagę? Bo to byłoby kluczowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj i tutaj. Ja mam jedno pytanie i dwa słowa komentarza w niektórych kwestiach. Pierwsze pytanie. Dość istotne w tej naszej debacie. Otóż w ostatnich latach w Chinach oficjalnie deklarowano, iż ustrojem, który jest akceptowany i realizowany, jest demokracja konsultatywna. Objaśnienia chińskie, jakie temu ustrojowi nadawano, są w gruncie rzeczy dość bliskie hasłu demokracji deliberatywnej, propagowanemu u nas przez Radosława Markowskiego, chyba jednego z najwybitniejszych badaczy demokracji polskiej i problemów teoretycznych. Więc moje pytanie jest takie, czy w tych debatach ostatnich widzieli panowie jakieś odniesienia do tego i co się dzieje z tym hasłem demokracji konsultatywnej? Przy czym chciałbym tu dodać, że oczywiście zgadzam się w pełni z profesorem Góralczykiem, iż epatowanie czytelników czy odbiorców naszych mediów ciągle komuniści chińscy coś tam, no to jest po prostu nieporozumieniem i zaślepieniem, zacietrzewieniem, objawem zacietrzewienia tylko, no bo rządzi w Chinach partia władzy. A to, jak się ona historycznie nazywa, to nie ma większego znaczenia. Analizuje się politykę, jaką prowadzi dana partia, a nie to, jak się ona nazywa. To przecież czy rządząca w Polsce Platforma Obywatelska, czy ona ideologicznie różni się zasadniczo i właśnie realizuje to, co jest w jej nazwie, czy partia, która się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, jest, właśnie realizuje politykę zgodnie ze swoją nazwą, no to przecież sami państwo wiecie dokładnie, że tak nie ma. A ja dodam jeszcze, że komuniści w Chinach są. Przy czym to są nowi zwolennicy Mao, którzy są zamykani zaraz do więzień. Także komuniści chińscy siedzą w więzieniach.
I oczywiście żadna ambasada zachodnia, ani żadne media zachodnie za nimi się nie ujmują. To kompletnie nikogo nie obchodzi oczywiście na Zachodzie. Więc także nie jest ich wielu, ale no właśnie te trudne warunki socjalne, które ambasador nazwał prawie niewolnictwem, no stwarzają podstawy i pewne warunki dla formułowania no właśnie żądań zmiany ludu, losu ludu pracującego. Uwaga następna. Tu kilkakroć padał problem chińskiego PKB, czy ono jest większe od Stanów Zjednoczonych, czy nie. Więc chciałem przypomnieć, że już wedle wyliczeń Instytutu Petersena z Waszyngtonu, według jego wyliczeń, niezależnej placówki, już w 2010 roku chińskie PKB przewyższyło PKB Stanów Zjednoczonych, oczywiście liczone według siły nabywczej. Dodam, że te wszystkie wyliczenia, że Chiny to dopiero właśnie przewyższyły Japonię czy coś, to jest wszystko liczone według nominalnej wartości waluty, a wszyscy ekonomiści doskonale wiedzą, że relacja chińskiego juana do dolara jest bardzo zaniżona i przy każdym spotkaniu na szczycie prezydenta amerykańskiego z prezydentem chińskim jedną z kluczowych kwestii jest właśnie kwestia zaniżonej wartości dolara. Wobec tego opieranie wyliczeń PKB na tej zaniżonej wartości juana nie ma wielkiego sensu. Dlatego nawet Bank Światowy też stosuje no, wyliczenie siły nabywczej, przy czym właśnie badacze z tego Instytutu Petersena nie badali siły nabywczej w dużych miastach, dokonując zakupów w supermarketach, tylko podzielili Chiny na strefy. I oprócz dużych miast i liczby ludności, która dokonuje zakupów w supermarketach, liczyli także ceny na rynkach lokalnych, gdzie kupuje chłopstwo, gdzie kupują małe miasteczka i tak dalej. I licząc w ten sposób, to im wyszło, że już w 2010 roku chińskie PKB było wyższe od amerykańskiego. Więc także z tymi danymi to trzeba uważać, bo one są właśnie rozmaite. I przypominam także, że Chińczycy systematycznie zaniżają swoje dane w tej dziedzinie, starając się utrzymać jak najniżej swój kraj, utrzymać go w kategorii krajów rozwijających się, krajów trzeciego świata, broń Panie Boże, nie awansować do krajów średnio rozwiniętych i w tym kierunku fałszuje się rozmaite dane, czy też korzysta z takich statystyk, które to najlepiej potwierdzają. Zresztą właśnie ten wspomniany Lin Yifu, gdy został mianowany wiceprezesem Banku Światowego, jedną z jego pierwszych decyzji narzuconych bankowi, to było zmniejszenie przelicznika siły nabywczej dla Chin i dla Indii o 40%, żeby właśnie w tych statystykach Banku Światowego Chiny no już nie doganiały Stanów Zjednoczonych, tylko by były sporo, sporo niżej. Więc chcę jeszcze dodać, że parlament, o którego sesji tu mówiliśmy, jest ciałem bardzo, nie umiem znaleźć przymiotnika do tego. Może nie zdemokratyzowanym, ale może powiedzmy spluralizowanym w wysokim stopniu. Otóż tak się składało, że miałem dobrego przyjaciela, który w jednym z ważnych chińskich ministerstw zajmował się relacjami, interesy tego ministerstwa w parlamencie chińskim. I wobec tego miałem możliwość zajrzenia trochę do kuchni, jak wyglądają te relacje między parlamentem i ważnym ministerstwem rządu centralnego. I to, co mi on opowiadał, a były to opowieści między starymi przyjaciółmi, którzy się znają przez lata, więc mi nie musiał wciskać żadnego propagandowego kitu, no, byłyby, tak rzec, dla mnie
bardzo zaskakujące. No, okazało się, że ten parlament rzeczywiście w dużym stopniu funkcjonuje. Co prawda dominuje tam jedna partia, ale ta jedna partia jest podzielona na prowincje. I w parlamencie każde przedłożenie rządowe musi zostać zaakceptowane przez kluby prowincjonalne. No, wobec tego mój przyjaciel mi opowiadał, że jeśli jakiś projekt ustawy idzie i w sześciu kolejnych, pięciu czy sześciu klubach prowincjonalnych jest, by tak rzec, niszczony, miażdżony, to co oni robią? Nie czekają na kolejne prowincje, tylko wycofują ten projekt, modyfikują go i znowuż zaczynają. Przypominam, że nawet głosowania na sali plenarnej też bywają bardzo, bardzo dziwaczne. Przypominam, że ten Lipe, gdy on miał mieć absolutorium, on uzyskał absolutorium za swoje rządy, a cieszył się złą opinią także wśród Chińczyków ze względu na jego zaangażowanie w 1989 roku. Więc to on wtedy miał ledwo 51%. Także tam, jak mi mówiono, też nad tym 1% pracowano. Także on dostał to absolutorium jako odchodzący premier. No, by tak rzec, trochę tak, jak Jaruzelski został wybrany prezydentem Polski po wyborach, tak odrobinką. Więc także te głosowania, również personalne, bywają bardzo trudne, trzeba nad nimi pracować itd. I ten parlament jest w wysokim stopniu spluralizowany. Były także publikacje, tu się panowie powołują na nie, ja ze sobą nie przyniosłem, ale też są publikacje, które mówią o bardzo daleko posuniętej decentralizacji w Chinach bez demokratyzacji. To ta ostatnia teza budzi pewne wątpliwości, ponieważ mamy bardzo dynamiczne społeczeństwo obywatelskie tam się rozwijające, choć w formach nieco odmiennych od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na Zachodzie. Zatem także ta decentralizacja jest dość charakterystyczna dla chińskiego państwa, także dla modelu tradycyjnego. Wobec tego owa centralizacja w dużym stopniu jest pozorem, jest kwestią ideologiczną. Natomiast w realiach chińskich wszyscy z państwa, którzy działali w Chinach bądź będą tam cokolwiek załatwiać, powinni pamiętać zawsze, że władze terenowe, władze lokalne zawsze podejmują kluczowe decyzje, niezbyt się licząc z tym, co zdecydowano czy zadeklarowano w Pekinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Tutaj jeszcze było zgłoszenie, później tam i tutaj. Ja jeszcze bardzo chciałem bardzo krótko zapytać się dwie rzeczy, szczególnie dlatego, że nie było o nim za dużo powiedziane. To znaczy, pierwszą rzeczą chciałem zapytać się, czy chińskim tym soft power może być bardzo duże bogactwo, jeżeli chodzi o mniejszości narodowe. To jest niesamowita kalendarz bardzo różnych rzeczy, od bardzo dużych do bardzo małych, którym rzeczywiście no, Chiny mogą się poszczycić. A druga rzecz, to chciałem zapytać się o sprawę jakby bliższe ciało, że tak bym powiedział. To znaczy o sprawy dotyczące rodziny, czyli jaki jest plan dotyczący możliwości po pierwsze na przykład decydowania o ilości członków rodziny, tak powiedzmy liberalizowania, tak, a poza tym jaka jest możliwość no, związana z przemieszczeniem się tych ludzi po tym wielkim terenie tego kraju. Czyli tutaj słynne, które było wspomniane słowo hukou, czyli liberalizacja tego, żeby ludzie mogli poczuć się obywatelami całego kraju, a nie jakiejś jego bardzo małej cząstki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze tutaj proszę.
Może tutaj i tam na końcu jeszcze jeden głos i później oddam naszym gościom. Tomasz Smula, Fundacja Płaskiego. Ja chciałbym się tylko krótko odnieść na początek do tego, co mówił pan profesor Gawlikowski a propos tych komunistów siedzących w więzieniach. To chyba tutaj nawet wspominany Bosilaj, prawda, kiedy był sekretarzem Komitetu Miejskiego w Częcinie. Tak, był oskarżany, tak to nazwijmy, o sympatie promaoistowskie, prawda, i o sympatię wobec rewolucji kulturowej. I oprócz niesfornej żony zakładam, że pewnie w dużym stopniu też się przyczyniło do jego obecnej sytuacji. Natomiast chciałbym zapytać o pewną niespójność, jeśli chodzi o politykę, powiedzmy szerszą politykę chińską, bo żeby przeprowadzić ten proces reform, o którym panowie mówią, to Chinom przede wszystkim potrzebny jest teraz spokój, tak? Czyli powiedzmy no, kontynuowanie w dużej mierze tej polityki 24 znaków Denga, prawda? Że trochę nie wychylamy się na zewnątrz, no, nie aspirujemy, jeśli chodzi o hegemonię i udajemy, że ciągle jest jesteśmy słabi. Natomiast z drugiej strony stosunki z Japonią są rozgrzane do czerwoności, prawda? No tam na Morzu Południowochińskim wszyscy się strzelają teraz z armatek wodnych, platformy wiertnicze przychodzą, odchodzą, prawda? Więc zastanawiam się, skąd to się jakby bierze, że czy to jest jakiś efekt, powiedzmy, tarć wewnętrznych, że z jednej strony, powiedzmy, chcemy coś tym przykryć, może te reformy, może coś innego. Czy może z drugiej strony jest tak, że Chiny za szybko wychodzą na zewnątrz, zanim jeszcze się zreformowały, zanim stworzyły tą bazę stabilną do wzrostu, do przyszłego wyjścia, może kiedyś po hegemonię światową, prawda, do podważenia roli Stanów Zjednoczonych na świecie, ale czy to nie jest tak, że trochę za szybko z tym wszystkim wychodzą i w efekcie może ten cały proces reform się zawali, prawda, więc no, chciałbym tylko dobrze o to zapytać. To dziękuję bardzo. Jeszcze w na tym etapie to jeszcze jeden głos z tamtej strony. Dziękuję bardzo. Maciej Kaniewski. Ja chciałem zadać jedno krótkie pytanie o pragmatykę władzy, bo skoro Xi Jinping no, podjął się gigantycznych reform, chwycił za gardło bezpiekę, wziął też na widelec całą wierchuszkę armii, jednocześnie słychać też o tym, że konsoliduje swoją władzę, to jak to się ma do z jednej strony tej pluralizacji parlamentu chińskiego i najwyższych władz w Chinach i gdzie tak naprawdę Xi Jinping ma swoje zaplecze? Ten fundament, tę grupę ludzi, czy formację, czy też jakąś, czy to terytorialną, czy inną, która go wspiera i będzie w tych reformach, na której poparcie będzie mógł w tych reformach liczyć. Mówię o tym praktycznym aspekcie, nie o tym, że mam mandat KC, tylko gdzie tak naprawdę centrum jego władzy leży. Dziękuję. I jeszcze ostatni. Ja zadam to samo pytanie, tylko troszeczkę inaczej. Mianowicie, jak patrzymy z perspektywy Polski na to, co jest w Chinach, to można powiedzieć tak, że w Chinach jest jedna partia, a polityka się zmienia, natomiast w Polsce jest wiele partii, ale polityka jest ciągle taka sama w ogóle. I pytanie moje jest takie, to znaczy, jak wyglądają ruchy tektoniczne na tych szczytach władzy, w wyniku których w obrębie tego samego, można powiedzieć, składu personalnego tej najwyższej władzy dochodzi do tak gwałtownych jakby przewartościowań w ogóle. To znaczy coś się musi dziać w środku, że tak powiem, tego, że tak powiem, układu władzy, który jest z zewnątrz kompletnie niewidoczny, ale jednak od środka w ogóle to wywołuje zmiany. Jeszcze w bardzo dawnych czasach, jak był PRL, a ja byłem młody i interesowałem się tamtą polityką, to robiłem sobie taki rejestr zmian w biurze politycznym. I po iluś tam latach w ogóle takich rejestrów doszedłem do takiego uogólnienia, że zawsze jak pojawiał się nowy pierwszy sekretarz, to on był w pierwszym momencie najmłodszym, czy najwcześniej, najpóźniej, że tak powiem, najpóźniejszym członkiem biura politycznego. A po paru latach on był najstarszy w ogóle, ponieważ ci wszyscy, którzy przed nim, że tak powiem, do tego biura weszli, byli wyeliminowani, a on, że tak powiem, dobierał sobie ludzi. Czyli taki mechanizm w ogóle, który wtedy widziałem w ogóle. I teraz, czy to biuro polityczne, czy stały komitet w Chinach, to on jest jakby stabilny przez całą swoją kadencję, czy tam w trakcie tej kadencji trwają, że tak powiem, takie stopniowe wymiany, w wyniku których w ogóle zmienia się układ sił i powstaje to pytanie, które pan po prostu zadał tutaj. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak podsumowując, ja tutaj wynotowałem bodajże 8 takich zagadnień. Tak, sprawy, to może przypomnę, sprawy właśnie aktualnej ideologii w Chinach,
było pytanie dotyczące postępu, no, polityki innowacyjnej, postępu naukowo-technicznego, demokracja konsultatywna, a deliberatywna, soft power, a mniejszości, czwarte zagadnienie, rodzina i możliwości przemieszczania się. I tu może ja dodam jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie opinie, panów opinie na temat polityki urbanizacji, która jest jednym z priorytetów też władzy na bieżącą dekadę. Są jeszcze kwestie właśnie zaplecza politycznego Xi Jinpinga oraz no, tej niespójności czy sposobów przewartościowania polityki, podejścia do polityki na szczytach władzy. Pan ambasador. Na pierwsze pytanie ja spróbuję odpowiedzieć, jeśli idzie o podstawy ideologiczne, czy ewentualnie zbliżenie do encyklik. Nie widzę żadnej szansy na zbliżenie do encyklik. Chińczycy dzisiaj jako swoje podstawy ideologiczne traktują nauki Deng Xiaopinga. Od czasu do czasu odwołują się do innych przywódców, którzy coś tam powiedzieli czy napisali sensownego, co można wykorzystać dzisiaj w praktyce gospodarczej. Chen Yun był dobrym ekonomistą, jeszcze paru innych zdarzało się, którzy coś wnosili. Więc liczy się ten wkład ostatnich 35-36 lat. Do tego dokonano rehabilitacji Konfucjusza i konfucjanizmu, ale nie całego. On był wyrzucony poza nawias, kiedy Chiny się chciały modernizować 100 lat temu i ponad 100 lat temu. Reformatorzy odrzucali konfucjanizm jako główną przeszkodę w modernizacji Chin. Dzisiaj pewne elementy konfucjanizmu są przydatne. To są te azjatyckie wartości, czyli respektowanie zwierzchników, zdyscyplinowanie, poszanowanie dla władzy, dla rodziców, dla rodziny itd., itd. Z konfucjanizmu można i z neokonfucjanizmu można wykrzesać i wyciągnąć wiele innych rzeczy. Część tej polityki o społeczeństwie harmonijnym to są neokonfucjaniści z XVI-XVII wieku. Oni o tym pisali. Więc to są takie świeże zapożyczenia. Chińczycy przeciętni, oczytani o tym wiedzą. Być może, że Sun Yat-sen będzie za chwilę przydatny, czy jakieś elementy z nauk Sun Yat-sena. Bo Sun Yat-sen przedstawił wielki plan modernizacji Chin w latach 1923-1924. Od 20 roku pisał te swoje wielkie programy modernizacji. Część tych programów dzisiaj Chiny praktycznie realizują. Więc można zapożyczać, natomiast nie sądzę, by Chińczycy chcieli sięgnąć do jakiejkolwiek obcej ideologii, czy doktryny, czy nauk filozoficznych. Mają własne, dobre, wystarczające. Plan, jeśli idzie o modernizację i nauki do roku 2050. Proszę pamiętać, że Chińczycy na uczelniach swoich kształcą około 26-27 milionów ludzi w tej chwili. Co prawda w większości są to studia licencjackie. Magisterskie studia robi rocznie może milion, może mniej, a licencjackie kończy 7,5 miliona w tym roku będzie. Więc mają dość ludzi u siebie wykształconych i ich dokształcają na świecie. Już na studiach zagranicznych było ponad 3 miliony Chińczyków. Z tego do Chin wróciło około miliona. Część jeszcze studiuje, część podjęła pracę na świecie. Wracają do Chin i przywożą nową wiedzę. W Chinach stworzono specjalne strefy, parki technologiczne i naukowo-techniczne dla Chińczyków wracających po studiach zagranicznych, dla Chińczyków przywożących świeżą wiedzę, świeże technologie i świeże umiejętności także organizacyjne. I ci ludzie mogą te Chiny popchnąć do przodu. I ci
ich rola będzie z każdym rokiem coraz większa. Pragnę przypomnieć, że Chińczycy przyznali kilka lat temu, że w latach 50. wróciło z Zachodu, głównie ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Kanady, 2,5 tysiąca chińskich naukowców. Otóż teraz podaje się, że ci naukowcy, te 2,5 tysiąca wybitnych ludzi, skróciło dystans Chin od światowej nauki o 20 lat w niektórych dziedzinach, w atomistyce. Chen Sanqiang był w 1947 roku jeszcze w laboratorium Ireny Joliot-Curie w Paryżu. Inny był, wrócił ze Stanów Zjednoczonych, jeszcze inny wrócił z Kanady. Ale takich było 2,5 tysiąca. Oni popchnęli Chiny do przodu. To ten milion, czy te 2 miliony, które wrócą w następnym dziesięcioleciu ze świata, jak mogą popchnąć Chiny do przodu? Tutaj trzeba o tym pamiętać. Potencjał w tej dziedzinie jest ogromny. Są sprawy pewne organizacyjne i inne. Ja bym się odniósł do pana pytania, jeśli idzie o strategię. Otóż ta strategia Deng Xiaopinga, low profile, czyli nie wychylać się, gromadzić siły, ona była krytykowana od 15 lat przez część chińskich politologów. I dzisiaj jedni opowiadają się za tym, aby Chiny nadal się trzymały tej strategii, bo ona jest dobra, bo gwarantuje Chinom spokój i unikanie konfliktów, a część uważa, że Chiny są już na tyle silne, że stać się na większą asertywność, na większą pewność siebie i na debatowanie z partnerami z silniejszej pozycji. Jeden z politologów napisał, poprzedni rok mieliśmy rokiem strategii wojskowej, a teraz przechodzimy do strategii ekonomicznej w stosunkach międzynarodowych. Więc stosunki z Japonią były bardzo napięte, ale dzisiaj już się próbuje łagodzić. Tutaj byli wczoraj, czy przedwczoraj w piśmie Tajwańczycy. No, oni przedstawili wyśmienity obraz sytuacji na Dalekim Wschodzie. Ja bym powiedział, że jeden z bardziej przejrzystych. Oni uważają, że w tej chwili będzie dominować polityka bardziej łagodna, że Chinom nie zależy na konfliktach, bo mają trudne problemy wewnętrzne. Zaplecze Xi Jinpinga. W Chinach powszechnie się uważa, że zapleczem jego są jemu podobne dzieci starej kadry partyjnej i państwowej, czyli tak zwane książęta. Tych ludzi na różnych szczeblach jest około 100 tysięcy. On się z nimi spotykał. Nie wszyscy go popierają, ale kilku bardzo wybitnych go popiera. Syn Liu Shaoqi, generał Liu Yuan, go popiera. Córka Li Xianniena, co prawda zajmuje stanowisko nie tak wpływowe, go popiera. I paru jeszcze innych wybitnych go popiera. Ja myślę, że on ma też swoje środowisko w prowincjach, w których pracował. On pracował w prowincji Fujian, naprzeciw Tajwanu. Tajwańczyk powiedział inną ciekawą rzecz w piśmie przedwczoraj. Otóż ojciec Xi Jinpinga był w dobrych stosunkach z jakimiś tajwańskimi notablami. I tenże Tajwańczyk powiedział, że te relacje dawne przeniosły się na młodsze pokolenie, czyli na Xi Jinpinga i jego jakichś tam znajomków, dzieci jego kolegów, jego ojca na Tajwanie. Pracował też w Szanghaju, pracował w paru jeszcze innych miejscach, więc myślę, że tam ma w tych środowiskach sporo ludzi. Ma też jakieś zaplecze wśród Chińczyków studiujących za granicą, bo sam przebywał jakiś czas na stażu w Stanach Zjednoczonych. To może tyle na początek. Ja dam footnotes do każdego, ale krótko. Jeśli chodzi o ideologię,
Nie łudźmy się, obecne władze chińskie mówią jednoznacznie, żadnej liberalnej demokracji zachodniej nie przyjmujemy, odrzucamy ją w czambuł. Natomiast kryptoreklama, ale za chwilę pokaże się w Hongkongu moja analiza tej debaty nad Chungguomoshi, nad chińskim modelem rozwojowym. Ja tam kreślę kilka szkół myślenia i najważniejsza, która się wyłania, to jest szkoła, nazywa się Kuoqing, czyli wartości nadrzędnych chińskich, czyli wracamy do chińskich korzeni cywilizacyjnych. Natomiast pytanie było o społeczną gospodarkę rynkową. Tak, w tym kontekście jeden aspekt można, Chińczycy jeździli konsekwentnie przez kilka ostatnich lat do Szwecji i państw skandynawskich badać tamtejszy model. Druga, jeśli chodzi o innowacyjne społeczeństwo, dwie rzeczy, że Chińczycy po pierwsze starannie selekcjonowali osoby wyjeżdżające za granicę i we wszystkich dziedzinach, a to badałem, nauk ścisłych, poza humanistycznymi, również biologicznych, mają w światowej czołówce swoich ludzi, już na światowym poziomie. I oni już publikują w najbardziej cytowanych pismach, czyli Chińczycy już w tych dziedzinach są wszędzie i ze względu na to, że jest zawierucha w armii, dwie dziedziny wyspecyfikowano jako niosące innowacje. Jedna to, wspomniał ambasador Burski, kosmonautyka. Chiny chcą wysłać swojego człowieka, może będzie to dama, na Księżyc w 2018 roku. A druga rzecz, radziłbym bardzo Państwu zwracać na to uwagę, bo to jest rewolucyjna kopernikańska zmiana. Chiny, jeśli mają jakąkolwiek cechę wspólną z Polską, to to, że ich energetyka jest na węglu. U nas 90%, tam 70%. I Chiny postawiły w tej chwili, że największą innowacyjność ma nieść obrót kosmonautyki, alternatywne źródła energii. Jeśli Państwo zobaczycie najlepsze firmy i najsilniejsze produkujące baterie solarne czy turbiny wiatrowe, to Chińczycy w pierwszej dziesiątce ponad połowę zajmują. Jeśli chodzi o pytanie profesora Gawlikowskiego, demokracja konsultatywna i deliberacyjna, to problem jest, że ja nie dokończyłem myśli prezentując ją Nienna. Powiedziałem, że według jego tych trzech kroków, pierwsze 30 parę lat to reforma ekonomiczna, teraz drugie 30 lat, za chwilę jeszcze tu będę uzupełniał, to jest reforma społeczna, cholernie kosztowna i trudniejsza od pierwszej, a dopiero trzecia przyjdzie reforma polityczna. To będzie ten trzeci krok. W efekcie jeszcze 2-3 lata temu był popularny niejaki Yu Keping, profesor z Chińskiej Akademii Nauk, a później, który wszedł do chińskiego słownika taką książeczką Minchu Chui Shi Hao Tung Chi, czyli demokracja to dobra rzecz, no ale teraz publikuje już tylko w Stanach, a w Chinach zniknął. To chyba dużo mówi na temat demokracji. Przy takim zwrocie, jakiego dokonuje ten Xi Jinping, tymi sprawami nie można się zajmować. Ma na to przyjść czas. To nie znaczy, że to nie jest ważne, tylko że jest odłożone na inne czasy, bo są ważniejsze wyzwania. Jeśli chodzi o mniejszości narodowe, ja mam bardzo brutalną tutaj opinię i uczulam Państwa na jedno. Chiny popełniają błędną politykę wobec mniejszości. Jeśli chodzi o Tybet, to progiem będzie oczywiście kiedyś odejście Dalai Lamy, ale w tej chwili już jest poważny, zasadniczy problem Xinjiangu. To nie tylko Ujgurzy, to są Hui, to są muzułmanie. Mamy już pierwsze dowody, że Chińczycy, obywatele z chińskimi paszportami są wojownikami państwa islamskiego. Badałem to, sprawdzane to jest i to jest poważny problem. Jeśli ta polityka sinizacji Qinghaju, Tybetu czy Xinjiangu będzie trwała, ona jest coraz bardziej ostra, ta polityka, to boję się, że to może być bardzo poważny problem, który narasta. Kwestia piąta, rodzina, ale też pan Artur dodaje urbanizacja, to tu są dwie rzeczy. Hukou to jest, proszę Państwa, dla tych, kto nie znają, bo większość z nas zebranych na sali wie, o co chodzi, to jest taki numer rejestracyjny.
który przypisywał chłopa do ziemi, każdego do miejsca zamieszkania. I była sytuacja taka, że jeżeli chłopi chińscy ruszali na te wielkie budowy, to mogli ruszać i mieli tam większe zarobki, chociaż podkreślam to raz jeszcze, praca była niewolnicza, ale tracili hukou. A hukou to były jakieś tam świadczenia socjalne. I teraz reforma nowego systemu obejmująca wszystkich chińskich chłopów, to nadal jest 500 000 ludzi ponad, polega na tym, żeby hukou szedł za człowiekiem, gdziekolwiek on nie trafi, gdziekolwiek na jaką budowę nie pójdzie, bo jego dzieci na tej budowie były, nie mogły iść do szkoły czy przedszkola z tymi dziećmi, gdzie się znajdowano, bo to była druga czy trzecia kategoria. Natomiast jak to pogodzić z założeniem nikogo innego jak premiera Li Keqianga? Proszę Państwa, w Chinach dokonują się same rewolucje. Kiedy Chiny ruszały do reform, w 1978 roku 83% społeczeństwa żyło na wsi. To była ciągle cywilizacja rolnicza, agrarna. W 2011 Chiny po raz pierwszy w dziejach swojej całej cywilizacji długiej mają 51%, w tej chwili już 54% ludności zamieszkały w miastach, a założenie Li Keqianga jest, żeby do 2030 było 70%. O kwestie nie 26, nie 14, nie 16, 28 chińskich znaków, bo to jest 7 chengyu tych chińskich. Najbardziej słynne Tao Kuang Yang Hui, czyli wycofywanie się. Jest to przedmiotem ogromnej debaty, ale ogólnie większość w ramach tej kampanii chińskiego snu całkowicie tę low profile, ten Xiaopinga odrzuciła. I teraz dopiero cofają się, wracają, bo uważają, że zbyt daleko chińska asertywność poszła, również na scenie międzynarodowej. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest kwestia, rozumiem, debaty za miesiąc. I w tym kontekście pan mówi, że są ruchawki na Morzu Południowochińskim, ale jest też i druga strona tego medalu. Na tej konferencji z Tajwańczykami też byłem panelistą. I sam wyciągałem kwestię, że przecież w ubiegłą sobotę doszło do pierwszego od 3 lat. Też przecież zerwane były stosunki po tym, jak rząd japoński z rąk prywatnych wykupił część Senkaku. Wtedy doszło do masowych demonstracji w Chinach antyjapońskich i od tamtej pory zerwane, zamrożone były stosunki, a w ubiegłą sobotę spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Korei Południowej, Japonii i Chin i przygotowują spotkanie na szczycie. Wobec tego Chinom, i to mogę na 100 sposobów uzasadnić, teraz jest tak potrzebny spokój na granicach zewnętrznych, że wszystko zrobią, ze wszystkiego się wycofają, wrócą się do koncepcji Deng Xiaopinga 28 znaków, byle tylko cofnąć się z poprzedniej asertywności. I dwa ostatnie pytania dotyczące pragmatyki władzy i tego, jak system funkcjonuje pana dyrektora Stronka, naszego władcy i pana tutaj. Mam nadzieję, że nas nie wyrzuci, jak powyżej 20 będziemy. To chciałem powiedzieć, żeby pan miał świadomość, jak to funkcjonuje. Otóż ten system jest bardzo precyzyjny. Mianowicie to jest taka nowa merytokracja przygotowana przez Deng Xiaopinga. Do stałego komitetu można wejść tylko do wieku emerytalnego, który jest 68 lat. Stąd też, kiedy pan dostaje na kadencję, to pan zostaje. Nie można pana wtedy usunąć i nie zdarzyło się, żeby kogoś dotychczas usunięto. Natomiast obecny 7-osobowy zbiorowy cesarz to tylko Xi Jinping i premier Li Keqiang zostają, bo wszyscy pozostali, cała piątka, 68 lat skończy, czyli przyszłego stałego komitetu trzeba szukać w dzisiejszym składzie biura politycznego. I każdy, kto się Chinami zajmuje, o tym wie. Czyli jest ogromna stabilizacja władzy i ciągłość. Dlatego oni myślą kategoriami przyszłego pokolenia i co będą moje dzieci robiły, a nie co ja osiągnę dzisiaj w sondażu, a że jutro mi skoczyło znowu o 1-2%. To jest zupełnie inny świat niż Polska. I wreszcie ostatnie pytanie. Pan ambasador Burski mówi, Xi Jinping to książątka. Otóż proszę Państwa, to jest na pewno największa tajemnica, to jest pytanie tylko i wyłącznie do Xi Jinpinga i na pewno Państwu nie powie, bo przy takich zmianach, przy takiej skali zmian to jest największa tajemnica, on musi te karty, kto przy nim stoi, trzymać najbardziej przy piersi, bo jeżeli się odkryje, to daje pole do popisu swoim przeciwnikom, a tych jest naprawdę chmara. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nasz czas zbliża się do końca i na podsumowanie naszej dzisiejszej debaty chciałbym zadać ostatnie pytanie i poprosić o krótką odpowiedź. Wiele mówiliśmy o debacie na temat polityki wewnętrznej, o problemach, o zmianach, jakie obserwujemy w ciągu ostatnich 2 lat. Chciałbym zapytać na koniec, nawet odwołując się do tej opinii Davida Szambałka, o której pan profesor Góralczyk wspominał, chciałbym zapytać, jakie są największe 2-3 zagrożenia czy elementy ryzyka w ciągu najbliższych 5-10 lat, które mogą sprawić, że Chinom się nie uda zrealizować tego chińskiego snu czy marzenia? W 2-3 punktach, bardzo krótko. Dobrze, odwrócimy. Proszę Państwa, ja tutaj mam dosyć sprecyzowane, bo zajmuję się tym zresztą niedawno właśnie w Chinach na ten temat też miałem możliwość mówić. Pierwsza rzecz, jeżeli się nie powiedzie środowisko naturalne, a to jest coś niewyobrażalnego z naszego zachodniego punktu widzenia, to może wywrócić władzę. Drugie, rozwarstwienie. Współczynnik Giniego sięga 0,6. To jest, proszę Państwa, Chiny z nazwy komunistyczne są bardziej rozwarstwione niż Stany Zjednoczone Ameryki, kolebka kapitalizmu. Jeśli Xi Jinpingowi się nie uda, a może się nie udać, bo przeszarżuje, to oczywiście rozwarstwienie społeczne. Ja byłem na placu Tiananmen, wszystkie te elementy, które wtedy zagrały, dzisiaj są. Korupcja, uwłaszczenie nomenklatury, brutalność lokalnych urzędników, jest cudowne chińskie powiedzenie. Shangyo chence, siajo tuejce. Co z tego, że Xi Jinping ogłosi, a lokalny kacyk robi swoje i w ogóle się nie cyndale, jak to się mówi. To jest dopiero problem. Czyli i dlatego nie wierzę w żadne debaty, demokracje deliberatywne. To nie jest ten moment. Teraz trzeba trzymać tak, trzymać krótko, bo dokonuje się niebywałego zupełnie zwrotu, który byłby niewyobrażalny do przeprowadzenia w całej Europie z Unią Europejską włącznie. I dlatego, i to są te największe, czy Xi Jinping to trzecie, czy ma na tyle tych kart przy piersi, których ja osobiście nie znam, że jemu się uda. Bo jeśli mu się nie uda, to Szambał ma rację. Chińskie, dni Chińskiej Partii Komunistycznej są policzone. Ale jeśli mu się uda, to chiński sen w XXI stuleciu, w XXI roku będzie spełniony, a to znaczy, że Chiny są zjednoczone i już to nie są Chiny komunistyczne, ludowe, HRL, tylko to są wielkie Chiny, włącznie z Tajwanem. Kto się uważnie przysłuchiwał, ja tylko byłem niestety na pierwszej sesji z Tajwańczykami, ale z profesorem Linem, tym głównym ich w Tajpej, niedawno debatowałem w jego mieszkaniu długo. Ja znam jego poglądy. On tylko przebiera, żeby Chiny, Tajwan w dobrym opakowaniu przejęły, żeby i on miał z tego coś i Tajwańczycy trochę. Tak to wygląda. Pan ambasador, 3 elementy ryzyka, czy... Ja myślę, tak że obecny rząd i obecne władze mają jednak sporo jeszcze innych argumentów na swoją korzyść. Otóż mówiliśmy tutaj o tej polityce hukou. To jest system meldunkowy, który został zliberalizowany. I dzisiaj ten chłop, który już mieszka w mieście od 10 czy 20 lat, otrzymuje prawo meldunku, może się zameldować w mieście i może kupić nawet mieszkanie, jeśli na tyle się dorobił. Dokonuje się urbanizacja, znaczy legalizowanie 100 milionów chłoporobotników w miastach. Następne 100 milionów ma przejść do miast w prowincjach centralnych i zachodnich. Następne 100 milionów ma otrzymać nowe mieszkania na obrzeżach miast, które są to miasta i miasteczka. Polityka mieszkaniowa jest oczywiście problemem w Chinach wielkim, ale oni próbują z tego jakoś wyjść w tej chwili. Problemem jest dlatego, że pozwolono na wolnorynkowy rozwój
budownictwa mieszkaniowego. Nie skorzystano, początkowo chciano skorzystać z doświadczeń i nauk Singapuru, który to Singapur potrafił zbudować mieszkania, nie mając ani cementowni, ani stalowni, ani hut szkła, ani cegielni. Dla wszystkich obywateli i ludzi na to stać tam. Otóż Chiny początkowo chciały korzystać z tych doświadczeń, po czym od tego odstąpiły, przeważyła gospodarka wolnorynkowa. Dzisiaj jest to wielki problem, bo większości obywateli nie stać na kupno mieszkania w tych już gotowych blokach. Chińczycy ukuli termin niewolnik banku, bo ludzie biorą kredyty na kupno mieszkania i stają się niewolnikami banku. Hangnu. Więc jeżeli ten problem Chińczycy jakoś rozwiążą, załagodzą, to szefowi państwa i premierowi też przyspieszy, da mu większe poparcie w społeczeństwie. Natomiast problemem moim zdaniem największym jest nadal zanieczyszczenie środowiska. Społeczeństwo będzie coraz bardziej uświadamiać to sobie i będzie żądać od władz działania. Jeśli idzie jeszcze o pytanie pana dyrektora co do zmian we władzach, w Pekinie można usłyszeć taką opinię, że część członków stałego komitetu biura politycznego to byli ludzie wybrani w normalnym trybie, a część członków to byli ludzie wyznaczeni przez osobistości wpływowe. I teraz pytanie, jak silny jest głos tych wybranych i jak silny bądź słaby będzie, jak będzie słaby głos i pozycja tych, którzy tam się znaleźli, może nie w drodze normalnej selekcji. Tak. Wszystko będzie zależało od tatusia. Więc tutaj mamy po prostu wiele niewiadomych. Trzeba na bieżąco to obserwować i próbować dochodzić do jakichś sensownych wniosków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i to jest dobre podsumowanie naszej dzisiejszej debaty. Trzeba obserwować, bo myślę, że dzisiejsze spotkanie potwierdza, że temat jest fascynujący. Dużo ciekawych wątków tutaj zostało poruszonych, ale to dlatego, że mieliśmy fascynujących speakerów, fascynujących gości, którzy w sposób niezwykle interesujący potrafili o tym opowiadać. Myślę, że tutaj naprawdę moglibyśmy do północy debatować, ale mamy czas ograniczony. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i proponuję podziękować naszym uprzejmym gościom.